Proszę o podpowiedź i wskazówkę, w jaki sposób rozpoznamy się w przestrzeni życia wiecznego. Bóg zapłać. Najlepiej byłoby powiedzieć, jak tam będziemy. Ale oczywiście pytanie jest ważne, bo dotyczy każdego z nas. W tym nauczaniu o życiu wiecznym, o niebie, bo o tym tu trzeba mówić, trzeba zwrócić uwagę najpierw na to, że my tutaj, będąc na ziemi, właśnie od chwili Chrztu Świętego włączeni jesteśmy w śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. I idziemy za Nim, staramy się za Nim iść, dźwigając nasz krzyż. I potem niebo polega na tym, że w Chrystusie i z Chrystusem oddajemy cześć Bogu. Niebiański Jeruzalem to chwała oddawana Bogu przez wszystkich zbawionych, a Bóg nas wszystkich sobą przenika. To jest jeden ten właśnie bardzo ważny aspekt, jeśli tak można powiedzieć, teologiczny, uwielbienia Bogu, który składamy Mu wtedy. Drugi to eklezjalny czy eklezjologiczny. Jesteśmy razem. Ta niezmierzona rzesza zbawionych. To nie tylko ja jestem zbawiony. Wszyscy razem. I to daje nam poczucie szczęścia, że jesteśmy razem z naszymi bliskimi. Można by się odwołać także do tej wizji, o której słyszeliśmy na początku dzisiejszego spotkania. Co daje wielką radość. Jednakże, i to jest ten trzeci aspekt. Zbawienie ma charakter także antropologiczny, czyli indywidualny. Ja jestem zbawiony. Właśnie ja. I jak czytamy w Apokalipsie, w tej księdze objawienia świętego Jana, która to księga jest ostatnią księgą Pisma Świętego, zbawionym Bóg daje kamyk. A na tym kamyku jest Jego imię. Nikt inny tego imienia nie zna. Jesteśmy razem, zbawieni. Każdy z nas z osobna w tej ogromnej rzeszy zbawionych. I myślę, że mam nadzieję właśnie, że właśnie, ponieważ jestem sam, nie rozpływam się w jakiejś dziwnej, bezosobowej masie. Ja ten, a nie inny. Ten, który otrzymał nowe imię. Spotykam się z innymi zbawionymi, którzy są razem ze mną i z którymi razem się cieszę. Tym szczęściem wiecznym. Jak to się stanie? Jak to się urzeczywistni? Jestem głęboko, stanie się, urzeczywistni. I dlatego to błaganie z Ojcze nasz, ale nas zbaw, ale nas zbaw, ale daj nam zbawienie. Nam wszystkim i każdemu z nas z osobna.